zapraszam na mecz przegrany grupy D, w której obecnie znajduje się nasz gladiator, nasz zawodnik. W dolnym prawym rogu właśnie on, w kolorze niebieskim, Mateusz Budziak, czyli Geralt. Obecnie w drużynie Blazer. Pierwsza mapa, jak widzicie, Port Aleksander. No i to jest mecz o wszystko, jego być albo nie być w tym turnieju. No i gra go z wybitnie nieprzyjemnym przeciwnikiem, ale przeciwnikiem jak najbardziej do pokonania. Jest to Hellraiser z Ukrainy, z drużyny Wolven. No i teraz szczęścia, pomyślności Geraltowi. PvP, trudny matchup, dynamiczny, chaotyczny. Mogliśmy dwa dni temu obserwować w piątek, jak Mana sobie właśnie radził z Protossami, ze Skillosem. To były chaotyczne i właśnie bardzo nawet chaotyczne gry. Z Goblinem też się musiał mierzyć Mana, ale poradził sobie i z jednym, i z drugim. Pewnie wyszedł z pierwszego miejsca. Oczywiście był faworytem moim zdaniem w tamtych spotkaniach. No tutaj Geralt Hellraiser, ciężko powiedzieć. Moim zdaniem to jest poziom bardzo, bardzo podobny, a w PvP nawet niekoniecznie musi być bardzo podobny. Czasami no po prostu jedna strona wygrywa, bo czasami jest przypadek, ale no oczywiście z perspektywy gracza należy zawsze mieć podejście, że jednak ten lepszy wygrywa, że jednak nie ma aż tyle w tym jakiegoś dziwnego przypadku. No mimo wszystko gra e-sportowa, jednak ten skill powinien być decydujący. No myślę, że gdyby tutaj na przykład grał Showtime albo Nip, no to wtedy już byliby oni faworytami przeciwko Hellraiserowi. Oj, coś tutaj przycięło nam, ale na szczęście to nie ja powinienem być. Także może Le Baguette albo ktoś. Ale nie wiadomo, czy wyskoczyła ta osoba, która laguje na ekranie. Także, no dobra. Okej. Okay. Keep me updated with your pings. Jaki ja mam ping? No ja mam 37 ping, także igła. U mnie nic nie laguje. Everything is okay, pisze Hellraiser. Może jakieś takie dziwne przecięcie. No ja tutaj jestem wyluzowany, bo to jest początek rozgrywki, więc nie powinno to wpłynąć zupełnie na obraz czegokolwiek. Chociaż może kogoś tutaj wybije z rytmu taka przycinka. No a z racji, że jest chwila przerwy, to bardzo dziękuję, bo dopiero co Anonymous też wspiera kanał. Dziękuję bardzo Anonymous za 25 ćwierć stówki. Dziękuję ci bardzo, anonimowa osobo. No ale wracając do pojedynku, oczywiście Bogdan już wysłał swojego zwiadowcę, Geralt tak samo. No nic tutaj ich nie zaskoczyło w tym, co już zauważyli. No Geralt powinien jeszcze zobaczyć, czy jest drugi pylon tutaj, czy trzeci. Czy może jednak... A, będzie pylona grać u swego przeciwnika. No Geralt ma bardzo mocne PvP, znaczy w moich oczach, bo ciężko mi się z nim zawsze gra. Pytanie, jak to jest właśnie w konfiguracji Geralt kontra Hellraiser. Takich pojedynków nie widziałem. Troszkę zwiadu, troszkę sprawdzania. No i tutaj pierwsza informacja dla Polaka, już istotna. Jest Sentry. No i jest też Stalker. Już tę informację posiada Mateusz. Troszkę jeszcze pojeździł swego przeciwnika. Stargate ze strony Polaka. Polak oczywiście też rozpoczął tą samą... Wow. Co my tu mamy? Geralt rozpoczął... On anulował Stalkera i nie zrobił go tylko po to, żeby mieć zarówno szybko Nexusa, jak i Stargate'a, ale też ma Sentry. On ma wszystko. Geralt teraz oszukał system, no. Ma ciastko, zjadł ciastko, no i jeszcze... wyprodukuje ciastko, nawet bym powiedział za chwilę. No jest to Oracle, która leci, ale no myślę, że tej przynęty Hellraiser nie łyknie jak młody pelikan. Wiadomo, że to jest halucynacja. No niestety teraz Geralt... Ała, nieźle. Szybko, żwawo Polak. Ajajaj, 16 punktów życia. Chyba nawet sama ta Sentry będzie mogła zatrzymać zwiad polskiego zawodnika, ale nie. Bogdan przysnął i nie zareagował aż tak szybciej. Dobrze, to się prezentuje. No i teraz jeszcze tylko Mateusz potwierdzi, jaka rzecz jest tutaj grana. W ogóle co jest grane? Nie ma... Okej. Mateusz chyba już wie, że coś się zbliża. Że coś wisi w powietrzu. O kurczę, on robi nawet... O nie, no on robi Forge'a. Najgorzej. Po prostu najgorzej. Mateusz się chyba nie spodziewa tego ataku i to jest no po prostu strzał w dziesiątkę. Akurat w tej grze Geralt przyciął troszeczkę swoje jednostki naziemne, żeby właśnie mieć Nexusa, żeby mieć Stargate'a, żeby no mieć pieniądze na technologię i ekonomię. I akurat tutaj Hellraiser będzie w stanie to ukarać. I akurat w tej grze Geralt nie zrobił najpierw Robo, tylko Forge'a.
No dużo niefortunnych rzeczy. No i teraz na pewno bardzo niepocieszony Geralt. Ciekawy force field, trzeba przyznać. No i teraz oczywiście Feniksy starają się to jakoś podnieść. Bardzo ładnie celuje Hellraiser po stalkerach naszego zawodnika. Probki nie zabierają się do defensywy. Cały czas Hellraiser robi też robotników, więc ekonomicznie on wcale nie wypada jakoś mocno gorzej od Geralta. Te proby cały czas stoją, nic nie robią. Ajajajajajajaj, no nie jest dobrze. Prawdę mówiąc, jest źle. Taka dobra taktyka i niestety idealnie ukarana przez Hellraisera. Tak zwana ślepa kontra, chociaż może jakimś cudem Hellraiser wyczuł, że właśnie tak zagra Geralt. No i niestety stało się to, co stać się musiało. Tutaj już niestety nie ma szans dla Mateusza, no i pierwsza gra jest po prostu przegrana. No czasami właśnie to się nie ułoży tak, jak powinno. No i sami widzicie, co się dzieje. Tu już nie ma co się niestety silić. GG. PvP. To jest właśnie to. No najgorzej. Smutny początek tego pojedynku. Gdzie indy, ja się pytam? No ja jestem tutaj, jakby co, w tym okienku. Oczywiście dla przegranego w tym turnieju, jeżeli ktoś odpadnie z grupy już na samym początku właśnie, jest $675, no ale fajnie byłoby jeszcze ugrać ich więcej. Co się dzieje? Geralt otwiera Stalker Sentry. No tak, troszeczkę inaczej otworzył, racja, nietypowo. I bardzo niefortunny ten początek, no naprawdę aż przykra sprawa. Dziękuję też innej anonimowej osobie, która zdonatowała dyszkę. Chyba innej, no bo nie wiadomo w sumie, czy anonim 1 to jest anonim 2. Ale dziękuję bardzo za dyszkę. Śmieszek 1000, dziękuję też za followa. Marie Pons, też dziękuję za follow kanału. No i zapraszam do właśnie śledzenia. No niestety, to już zupełnie jest mapa o wszystko. Geralt napisał mi przed chwileczką, że zawsze na turniejach jest tak samo. I taka skrzywiona emotikona. No ja wiem, o czym on mówi niestety. Też zdarzało mi się grywać. Jednak czasami no po prostu jest taki niefortunny bieg zdarzeń. Tu na Lambo, tu na Hellraisera. Te taktyki, no to zawsze jakieś centymetry są, jakieś przypadki, jakieś detale. I ciężko jest się tak dobrze przygotować, żeby każdy jeden scenariusz w takich detalach mieć rozpracowany. No ale faktycznie, no Port Alexander, czyli mapa poprzednia, trochę zachęcała do takich wczesnych naziemnych agresji ze względu na brak rampy. No i nie inaczej będzie tutaj, bo tutaj również nie ma rampy prowadzącej do naturala. No i można się skusić na jakąś wczesną agresję. Po raz kolejny Polak w dolnym prawym rogu. Nie ma żadnych dziwnych Cannon Rush, nie ma żadnych dziwnych proxy póki co. No pech maksymalny powiedziałbym jeszcze z tym, że nie zrobił robo, tylko Forge'a. No Geralt się już oczywiście nastawiał na dłuższą rozgrywkę. Ukrainiec w górnym lewym rogu jako czerwony Protoss. No i się zaczyna. Bogdanowanie. Jedna proba już wysłana na mapę. Druga też taka, no właśnie, nie wiadomo. Tak najpierw skręciła w lewo, potem w prawo. Troszkę nią bujnęło jak na barce. Ale finalnie będzie jechać do głównej bazy Geralta. No i Hellraiser już zaczyna. Geralt w ogóle nie wysłał swojego zwiadowcy nigdzie. I to mnie mocno niepokoi. Bez zwiadu gra. No ale może jest jakiś specjalny build order, który Geraltowi za chwilę pomoże. Dwa stalkery grane przez Mateusza. To oznacza, że chyba będzie chciał być agresywny. To też by była idealna kontra na Stargate'a. Pod warunkiem, że wiedziałby, że on jest grany.
i wiedziałby, gdzie jest grany, gdyby skontrował właśnie takiego proxy Stargate'a niczym mana na Skillosa, z tego co pamiętam, albo na Goblina. Po prostu zrobić dwa Stalkery i potem dwa kolejne Stalkery, to Geralt wtedy wygrywa ślepo kontrol. No ale on po prostu nie wie, co się dzieje. Bo jednak, no właśnie, to może specjalnie tego zwiadowcy nie wysłał, bo wtedy będzie mieć jeszcze jakieś benefity w postaci minerałów. O, dwa Stalkery, dwie Adeptki, też ciekawy początek. Co ciekawe, pokazuje wrogowi tylko jednego Stalkera, co jest bardzo istotne, bo teraz Hellraiser może myśleć, że to był Stalker Sentry, a nie Stalker Stalker. No i modlę się wręcz, żeby Geralt pamiętał o swojej baterii. On póki co stawia Nexusa. Szybki, fajny Nexus. Te Buildordery są, no, dobre. Tylko pytanie, czy akurat w tej sytuacji wszystko zakończy się pomyślnie. No, Hellraiser też jest takim graczem, który lubi właśnie zrobić proxy Stargate, który lubi kombinacje. Cały czas nie ma baterii, ale no jeszcze ma chwilę czasu. Może Geralt, żeby ją... Nie, nie ma już chwili czasu. Już się skończyło. Ajajajajaj, no byleby teraz Geralt zrecallował swoje Stalkery. No widzi, nie ma tutaj niczego. Trzeba się wycofać. Oracle już zmierza. O, robi baterię, dość wczesną, ale ta Oracle jest jeszcze szybsza niż najszybsza Oracle, bym powiedział. No i niestety, tu będzie teraz dramat. Już widzicie, co się dzieje. Stalkery w ogóle zniszczyły tego pylona, no okej. Zawsze coś, ale Geralt stracił już 10 probek. Straci ich nawet 11. No i co tu dużo mówić, początek jest co najmniej niedobry, ale no jeszcze trzeba, należy wręcz wierzyć, że coś się uda. Kolejna Oracle już nie powinna zrobić Geraltowi obrażeń. Te Adeptki, w tych Adeptkach siła, w tych Adeptkach nadzieja. Geralt je oczywiście kontroluje, wysyła Shade'a. Geralt! Co? Hellraiser nie ma barykady! O, wpuszcza chętnie! Zero reakcji Hellraisera, zauważmy. Dopiero teraz jego probki są wysłane. Teraz musi dużo ubić tych probek Geralt. On o tym jak najbardziej wie. No myślę, że jeszcze nadzieja mu powróciła po tym, jak te probki weszły do głównej bazy Hellraisera. No ma szybciej ekspansję, więc też szybciej może robić podwójne probki. I jeszcze jedną niech urwie, jeszcze jedną. O, dobrze, ach, nie dobije. No dobra, trudno, ale 7 probek to jest dobry początek. Oracle wlatuje po raz kolejny, nie ma szansy, żeby ubiła jakokolwiek probę. Sytuacja z, no, beznadziejnej przerodziła się, no, w możliwą. Jak najbardziej możliwą do wyciągnięcia. Tylko najważniejsze, żeby teraz Geralt robił ekonomię, żeby robił proby. Oj, kolejne dwie Adeptki, jeżeli im się uda, a szansa jest, to Geralt jeszcze może to jak najbardziej wygrać. Ach, zauważony na środku. No nie, teraz na pewno Hellraiser się przed nimi obroni. Może recall, może rozdzielenie. A, szkoda. Gdyby ta Oracle nie zauważyła Adeptek, to mam wrażenie, że Geralt mógłby to dość łatwo wygrać. Teraz pytanie, czy Adeptka zauważy Adeptki? Tak. Dobrze. Geralt widzi w miarę, co się dzieje. No niestety zostanie przechwycony, ale wie, że za chwilę Hellraiser może się do niego zbliżyć, chociaż Hellraiser bardziej poluje na te jednostki Polaka. Oracle odciągnięta, nie jest źle, limity są porównywalne, liczba jednostek zbierających z lekkim wskazaniem na Hellraisera, bo to są dwie proby, momentami trzy różnicy. No i czekamy, cierpliwie na dalsze pomysły Geralta, jak z tego wybrnąć, czy jego słynne Blinkstalkery zdadzą egzamin. Przysyła już probki do swojego naturala. Niestety ta Oracle też będzie stanowić pewne trudności dla Polaka. No chyba, żeby ją zniszczył. No to wtedy już dobrze. O nie. Hellraiser robi kolejne gatewaye. Ach, ja pamiętam. Grałem też podobną grę na niego, gdzie on po prostu zaatakował masą. O, pięknie. Pięknie, Oracle zniszczona. Fantastycznie. W sumie Geralt teraz leci tym Feniksem. No nie. No, w górę. Nie. No nie wleciał, nie zobaczył tych gatewayów. Pytanie, czy widział w sumie te immortale, czy zauważył. No robi teraz sam swojego immortala, ma 3 gatewaye, sytuacja nie jest fatalna. Ale on po prostu, no nie wie, z czym się zaraz będzie chyba mierzyć. Gdyby wiedział, to już tylko by inwestował w obronę. Ajajajajajajaj. No, Geralt. Nie strać przypadkiem tych stalkerów. Okej, jeden zniszczony. Już wie, że Hellraiser wychodzi z atakiem. Już wie, że trzeba się bronić. Robi baterię, robi immortala. Powinien też oczywiście za chwilę może dodać jakieś centry. Warpism Bogdana też już wylatuje. Nie najgorsze mikro Geralta. Teraz jeszcze może kilka dodatkowych darmowych strzałów przydałoby się Polakowi. Dobre force fieldy, jeszcze lepsze mikro stalkerami, baterie. Kolejny immortal też by się przydał. To ciekawe, Geralt nawet rozpoczął plus jeden. Teraz na rampie się będzie bronić, co może być genialną decyzją. No ale przekonajmy się, teraz force fieldy od Hellraisera. Nie, nawet ich nie użył. O, Ukrainiec się gubi. Pogubiony zupełnie.
Stracił dwa stalkery wręcz za darmo. Kolejne adeptki też grane przez tego zawodnika. Chyba swoje powinien robić Geralt. Nie, Geralt robi zeloty póki co. No i teraz atakowane te jednostki polskiego Protosa. Ukrainiec podchodzi. Dobry force field zagrany. Aczkolwiek no i tak może podchodzić dalej Hellraiser. On się oczywiście nie zamierza zatrzymywać. Probki wyciągnięte. Dwie baterie jeszcze nieskończone. No nie, 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 nie. No niestety chyba się zakończy z powodzeniem dla Ukraińca. No niewygodny styl gry taki właśnie, na który akurat teraz się nie udało stworzyć odpowiedniej kontry. No i to będzie 2-0 dla Hellraisera. Chociaż no jeszcze na chwilę była przywrócona nadzieja tymi adeptkami. Szkoda, że te kolejne były akurat zauważone przez Oracle. No i tyle. Dobrze kombinował Geralt tymi kolejnymi adeptkami właśnie. Też chciał się wbić, skoro pierwsze się udały. No ale cóż, no nie poszło. No i 2-0 dla Hellraisera. Także za moment mecz wygranych. Lambo Denver, a potem mecz o drugie miejsce. Chwilę się upewnię z jedną rzeczą, okej. Okay. No i to tyle. PvP w esencji. I niestety Polak odpada, także pierwszy z sześciu Polaków niestety nie przejdzie do Round of 16. Czwartek będzie próbować swoich sił Nercio. Dziękuję Przekozak123 oraz Belucja88 za followa. No była szansa na myślę 1-1, ale no to właśnie no. Detale, jakieś takie właśnie niefortunne elementy zadecydowały. Także czekamy teraz na kolejny pojedynek. Już Lambo wchodzi do poczekalni. Kłopoty studenta prawa, Boże, jaki komentarz. Z jednej strony no smutny, a z drugiej nawet odrobinę zabawny z tym, żeby zawsze wciskać o tym prawie. No nic, niestety smutek. Geralt nie był w stanie pokonać Hellraisera. No i też, no tak jak mówię, no miał duży niefart w PvP, ale no w PvP właśnie trochę więcej niż w innych matchupach jest tego niefarta. No nic, miejmy nadzieję, że na Intel Extreme Masters też Geralt zagra i no, przyciśnie kilku zawodników, chociaż no tam obsada będzie niesamowicie mocarna. A póki co, krótka przerwa, no i mecz wygranych. I przekonamy się, kto awansuje z grupy D.
Powracamy po przerwie. Łeczymy pierwszy.